Strzawnice, no generalnie miejscowa rewelacyjna. Jesteśmy w Dolinie Grajcarka, po jednej stronie mamy Pieniny, po drugiej stronie mamy Beskid Sądecki. Zewsząd otoczeni górami jesteśmy, no więc idealna baza do uprawiania jakichkolwiek sportów outdoorowych. To w ogóle jest niesamowite, że pętla ze Strzawnicy wokół całej doliny ma dystans tak zbliżony do dystansu maratonu. To w ogóle jest jakiś, nie wiem jak to nazwać, zrządzenie losu, jakiś strzał w dziesiątkę. Ja jak to za pierwszym razem policzyłem, mówię, to w ogóle jest niemożliwe, że jesteśmy tutaj i po prostu wybiegasz na tą grań, robisz pętlę, wracasz i to jest prawie idealnie maraton. To jest coś niesamowitego. W ogóle zrobiliśmy tak bardzo spontanicznie. Wpadliśmy na pomysł, żeby ją zorganizować w styczniu, w połowie stycznia, a zawody odbyły się 3 maja, więc dosyć szybko to organizowaliśmy. I w pierwszych zawodach wzięło udział 200 osób. Około 200, 212 zdaje się. Wiele rzeczy nam się nie udało. Wiele było zrobionych tak bardzo spontanicznie. Chciało się być na wariata, ale jak to Kuba mawia, coś się ludziom w tym wydarzeniu spodobało. Następnego roku przyjechało do Strzawnicy 600 osób. A potem oczywiście ta frekwencja się zwiększała. W kolejnej edycji już wystartowało około 900, w poprzedniej już 1900 i teraz ponad 2000. Dokładnie, wiesz, generalnie jest tak, że walczymy przede wszystkim z pogodą, nie? Przed każdym wydarzeniem, przed każdymi ligami coś się dzieje. Czyli na przykład albo jest dużo śniegu, albo jest dużo wiatrołomów, albo coś innego wyskoczy, albo jest bardzo gorąco. No i to by się wydawało, że to tylko pogoda, ale generalnie tutaj pogoda rozdaje karty i cały event praktycznie jest w stanie się zmienić ze względu na pogodę. W tym roku trochę się śmialiśmy, że będzie chyba deszcz, bo górale wszystko daszą. I cała infrastruktura musiała być zadaszona, bo zapowiadali ogromne opady deszczu. Okazało się, że nie jest tak źle i pogoda się bardzo fajnie utrzymała i tego deszczu właściwie nie było dużo. Kiedyś taką edycję, że spaliśmy u Bartka w samochodzie pod karczmą u Polowacy, czekając na kolejny start. No i mi się chyba najbardziej ta noc kojarzy z tym ciągle dzwoniącym telefonem alarmowym, że coś się dzieje w górach, że jest jakiś wypadek, ktoś schodzi z trasy. Jakby 5 lat temu biegacze byli zupełnie inni, ale też ich doświadczenie było mniejsze, jeśli chodzi o biegi ultra. Teraz jakby to jest totalnie co innego i tych wypadków jest naprawdę bardzo niedużo, zejść z trasy jest bardzo niedużo. Długo dorastaliśmy do posiadania dzieci na biegach Strzawnicy i w końcu podjęliśmy decyzję, że jesteśmy już na tyle odpowiedzialni i na tyle zorganizowani, że jesteśmy w stanie zorganizować taką imprezę.
i zaprosić dzieci do wspólnego biegania. Byliśmy bardzo zaskoczeni, że przyszło tak dużo dzieci, bo jak przyszliśmy tu o 7 rano, żeby przygotować minibiegi i lało całą noc i cały poranek, to mieliśmy takie poczucie, że przygotowujemy tą imprezę może dla trójki dzieci, może czwórka przyjdzie w takim deszczu. A później się okazało, że około godziny 10 pojawiły się tych dzieci setki. I to było strasznie ekstra, bo jakby rodzice pokazali dzieciom, że pogoda nie determinuje tego, czy będziemy się fajnie bawić, czy nie. Że można założyć płaszcz albo kurtkę przeciwdeszczową i można się świetnie bawić. You can't buy the peace you're after, so don't even try. Cause you'll find big magic in the mundane, the big picture in a small frame. Everything is sacred when you take time to notice. Big love happens in the small moments. Big love happens in the small moments. Tak naprawdę z każdą godziną, jak trwały te biegi, to ten deszcz narastał. I tutaj się tak naprawdę trasy robiły się coraz gorsze, coraz bardziej błotniste. I trochę nam o to chodziło w tych, nie o to, żeby były tak błotniste, ale o to, żeby to było takie prawdziwe terenowe bieganie. Żeby to nie było bieganie po kostce brukowej, tylko żeby to był prawdziwy teren, żeby to były góry i żeby dzieci poczuły taką samą przygodę jak ich rodzice, tylko na miarę swoich możliwości. Kochani, na koniec długiego dnia elita tegorocznych biegów w Szczawnicy, czyli 3 miliony punktów ITRA na kilku metrach kwadratowych, najlepsi z najlepszych. Trzymamy za wszystkich kciuki, cieszymy się, że jesteśmy razem na biegach w Szczawnicy, bo tu zaczyna się przygoda! Zorganizowaliśmy w Szczawnicy już po raz 5. Mistrzostwa Polski w biegach górskich. Za każdym razem zbiera się tutaj bardzo mocna stawka rywalizująca o to miano mistrza i mistrzyni Polski, więc jest bardzo fajne ściganie, rywalizacja na najwyższym poziomie, więc myślę, że każdemu, kto uprawia biegi górskie z jakimś takim zacięciem mocniej sportowym, to się podoba i chętnie tutaj zawodnicy wracają. To jest w ogóle taka trasa, która bardzo często ludziom się wydaje, że to jest takie krótkie ultra, taka trasa troszeczkę dłuższa niż maraton. To ja bym powiedział, że to jest jedna z najtrudniejszych takich 60, które są dostępne w Polsce, bo to przewyższenie jest po prostu na tym dystansie znaczące, podejścia są strome, więc także jest to no, wymagająca i męcząca trasa na pewno. Na pewno nie można jej lekceważyć. Bardzo chcieliśmy podziękować. Bardzo. Najbardziej na świecie chcieliśmy podziękować wszystkim biegaczom i biegaczkom, którzy przyjechali na biegi w Szczawnicy w tym roku, za to, że byliście z nami, że nam zaufaliście, że byliście tacy ekstra i że bardzo fajnie się z wami współpracuje od samego początku, od momentu, kiedy uruchamiamy w ogóle kolejną edycję. I dziękujemy za wasze ekspresje i za waszą radość i za te wszystkie piątki na mecie. I mamy nadzieję, że będziecie do nas wracać i że zobaczymy się
którego to? To kiedy to było? Ja się wytnę. 25 kwietnia, więc zapraszamy Was w weekend od 24 do 26 kwietnia. Możecie przyjść wcześniej. Przyjdźcie wcześniej. Wcześniej wbijacie, bez kupy roboty.